Cześć, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Jestem ciasteczkowy potwór i dzisiaj ja poprowadzę ten film. Dzisiaj będę tutaj tylko ja. Nie będzie tutaj tych ludzi z kanału. Tylko ja. Także zaczynamy. Dzisiaj chcę wam coś pokazać i będziemy się dzisiaj kąpać. I już wam pokazuję z czym. To będzie Smelly Jelly Baw, która pachnie gumą balonową. Niestety nie ciastkami, ale gumą balonową, to też bardzo fajnie i ja się już bardzo cieszę. Zobaczymy jaki to będzie kolor, zaraz zobaczymy, może to będzie kolor gumy balonowej, zaraz się o tym przekonamy. Także czas to przetestować. O, zapomniałem jeszcze, że jest to zabawka z firmy Zimba Kids dla dzieci od 3 roku życia i nie można tego jeść, ale można się w tym kąpać. Także zapraszamy i otwieramy i testujemy. Także czas zaczynać. Dobra, ale brakuje nam jeszcze tylko wanny. Ja jej tutaj chyba sam nie wniosę. Także ej, chodź tu, mam pytanie. O, potworze, przywitaj się, cześć. Jak tam? Właśnie robię film. Beze mnie? Beze mnie? Zupełnie sam? Tak, zupełnie sam. Ale teraz potrzebuję twojej pomocy. Aha, jak potrzebujesz pomocy, to teraz nagle jesteśmy ci potrzebni. No dobra. Dobra, także przywitajmy się jeszcze raz. Dzisiaj testujemy Smelly Jelly Baw, która będzie pachnieć gumą balonową. Prawda, potworze? Tak, już im to powiedziałem, nie musisz tego powtarzać. I to będzie chyba kolor jakiś fioletowy. Tak, właśnie tak widzimy na opakowaniu. Tylko źle powiedziałeś firmę, bo to jest Zimply, a nie Zimba. Dobra, nieważne, ale nie będziemy tego jeść? Nie będziemy tego jeść, tylko będziemy testować. Będziesz się dzisiaj kąpał. Dobra, fajnie. No dobra, jeszcze zobaczymy. Nie będziesz tego jeść. Mogłoby ci zaszkodzić. Potworze, obiecaj. No dobra. Dobra, także zaczynamy. Mamy oczywiście dwie saszetki. Tutaj widzimy, że w jednej mamy zawartość jakiś biały proszek, to może być sól. A tutaj mamy fioletową substancję, z której właśnie powstanie nam ten glutek w wannie, pachnący dzisiaj gumą balonową. Szkoda, że tego nie poczujecie, niestety, ale postaramy wam się opisać ten zapach. No i oczywiście zrobimy test na żywo. Jak widzicie, mamy już wannę napełnioną wodą. Zmienię tylko dla was ustawienie kamery. Dobra, teraz chyba lepiej. Tutaj niech potwór sobie podejdzie. I już sprawdzamy, tak? Ja już chcę do wanny od razu. No dobra, jak wolisz. I jak fajnie? Tak. Woda to jeszcze nic. No tak, woda zwyczajna, nic ciekawego, także zaraz dodamy do niej coś ciekawszego. O, i już czuję, powąchaj, potworze. I co ty na to? Pachnie jak guma balonowa, ale też trochę kokosem. Tak, masz rację, właśnie ciekawy zapach. Guma balonowa, ale jednak przebija się też aromat kokosa. Także wrzucamy. I zobaczcie, jaki piękny odcień. Przepiękny. Wrzucimy tylko odrobinę, bo oczywiście cała saszetka jest przeznaczona dla całej wanny, a my tutaj mamy tylko takie małe pudełko. I zobaczcie, przepiękny, jasno-fioletowy odcień. Teraz musimy poczekać kilka minut i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No oczywiście glutek, ale pięknie pachnie. Przepięknie. Tak, masz rację. Mnie też się ten zapach podoba. Czekamy kilka minut i zobaczymy, co się stanie. Dobra. I co, potworze, co powiesz? Zobaczcie. Wow. Świetne. Piękny fioletowy odcień. Prawda, potworze? Tak, prawdziwy fiolet. I bardzo mocno pachnie gumą balonową. Tak, może nie aż tak mocno, ale na pewno jest to zapach właśnie gumy balonowej. I też właśnie czujemy tutaj kokos.
I zobaczcie, jaka tutaj nam powstała zbita masa. Może mogliśmy wsypać trochę więcej, żeby była bardziej zbita, ponieważ mimo, że mamy tutaj właśnie taką galaretkę, to jednak jest taka wodnista. O, nie rób tak! Wygląda super. Bardzo ładnie pachnie. Chociaż wydaje mi się, że by było fajnie, gdyby ten zapach był bardziej intensywny. Może gdybyśmy wsypali więcej, to ten zapach byłby bardziej intensywny. Także piękny kolor, piękny zapach, chociaż troszeczkę mało wyczuwalny. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a teraz powiem wam potwór. Tak, dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Super kąpiel, super kolor, do widzenia.